Ostatnie lata to prawdziwy korowód oszustw. Na wnuczka, na policjanta, na dopłatę wyliczać można długo. To już nie są czasy, gdy musimy uważać na promocję garnków bądź na życiowe interesy z afrykańskim księciem, ale i na telefony od rzekomej policji, banków, wnuczków, wiadomości o niedopłatach czy problemy z zamówionym towarem. Kreatywność przestępców jest ogromna i nie ma mocnych, by ją ukrócić ale bronić się możemy. Tylko jak ochronić się przed przestępcą, który w mgnieniu oka znajduje odpowiedź na każdą naszą wątpliwość? Ciężko w końcu oczekiwać, że przestaniemy korzystać z internetu czy z telefonu. Zasada numer jeden. Gdy dostajesz SMS-a lub maila z linkiem, nie klikaj bezkrytycznie w poszukiwanie rozwiązania problemu, bo Twój problem zacznie się dopiero przy kliknięciu. Na stronie cert.pl istnieje potężny wykaz stworzonych przez oszustów stron internetowych. Tutaj bezpiecznie możesz sprawdzić podejrzany adres. Lista jest długa i możemy tam znaleźć różne perełki. Celoada.pl. Nie, nie czekolada. Dbamy o Ciebie. No, chyba nie. Whiskytown.xyz Niektórzy podszywają się pod znane marki: Impost-myślnik.pl. Orlen.pro Facebook. -myślnik issues ALX.pl.xyz Ale bywają i totalnie egzotyczne, jak BAF KREJAS i KRSI 6REF 6 RILK CYLK 4GH VH 6 BAL tymdy, F 2 nkzu Link. Na stronie CERTu możemy odnaleźć wykaz wszystkich zgłoszonych fałszowych stron, a ich lista jest aktualizowana co 5 minut. Co więcej, przy okazji możemy tutaj również zgłosić domenę jako potencjalnie niebezpieczną. W następnym wydaniu opowiemy Ci, co zrobić w sytuacji, gdy na wątpliwą witrynę już wszedłeś. No, bo przecież nie wszystko jeszcze stracone.